Panie wójcie, jesteśmy u pana dlatego, że gmina Konstantynów chce poinformować o dwóch sukcesach, które udało się w ostatnim czasie zrealizować, dopiąć i teraz można się nimi pochwalić. Mowa o budowach dróg. Dwa tematy. Pierwszy dotyczy wyłącznie Konstantynowa. Tak, to jest kontynuacja projektów związanych z poprawą nawierzchni ulic w Konstantynowie. Z rządowego programu rozwoju dróg uzyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę trzech dość istotnych ulic położonych w centrum miejscowości, mianowicie ulicy Targowej, Dworcowej i Mickiewicza. To jest stricte centrum miejscowości. Te ulice długo oczekiwały na remont, ale wiązało się to z dość dużymi nakładami, które gmina musi ponieść, a przede wszystkim pokonaniu barier związanych z dokumentacją techniczną. Zaletą tego całego działania jest to, że te drogi doczekają się przede wszystkim porządnej konstrukcji, no aż w sposób szczególny odwodnienia, czyli kanalizacja deszczowa, która będzie realizowana już w ramach programu Polski Ład, czyli programu inwestycji strategicznych, pozwoli na to, że po jej realizacji będziemy mogli położyć nowe nawierzchnie asfaltowe, nowe chodniki oraz jedną z ulic, a mianowicie ulicę Dworcową, oświetlić w ramach środków rządowego programu rozwoju dróg. Co jest też istotne, dzięki tej inwestycji ponad 100-metrowy odcinek ulicy Mickiewicza, do tej pory nieutwardzonej, uzyska nową nawierzchnię, czyli kilka posesji, które do tej pory dojeżdżały po drodze, można powiedzieć bardzo, bardzo złej, żużlowej, będzie miało dostęp do pięknej asfaltowej nawierzchni. Jeśli chodzi o finansowanie, wartość inwestycji jest dość wysoka, pomimo że odcinek jest niewielki, bo jest tylko 530 metrów, ale wartość jest ponad 2 miliony, z tym, że ta wartość obejmuje również kanalizację deszczową. Przy dofinansowaniu 50% rządowego programu rozwoju dróg gmina będzie musiała z własnego budżetu przeznaczyć prawie 1 000 000 zł. Ale pocieszający jest fakt, że te środki będą mogły być w części wyasygnowane ze środków, które przyznano dla nas w ramach Polskiego Ładu. Więc podzielimy, połączymy te dwa działania i dzięki temu powstanie 3 piękne ulice. Miejmy nadzieję, że za kwotę niższą, którą nawet żeśmy przewidywali. Termin realizacji? No mam nadzieję, że ten termin będzie w tym roku na pewno, ale może być odległy w związku z tym, że w tej chwili przygotowujemy się do procedur przetargowych na budowę kanalizacji deszczowej, a dopiero potem ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy drogi.